Hello na kanale. Dzisiaj filmik o czymś takim, co się nazywa buła. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Pewnie źle, ale mniejsza. Literki po prostu B, U, A. Jest to takie miejsce, takie ośrodki, nie wiem jak to dokładnie nazwać, takie jakby placówki non-profit, w których możecie na tydzień czasu wypożyczyć całkowicie za darmo sprzęt. Taki jak rowery, narty, namioty, piłki, buty, no naprawdę praktycznie wszystko, co jest Wam potrzebne, żeby iść na jakąś wycieczkę albo właśnie na jakieś sporty uprawiać. Tylko jedyne ale jest takie, że potrzebujecie do tego norweskiego numeru telefonu oraz miejsca zamieszkania w Norwegii. Myślę, że można to jakoś obejść, na przykład macie znajomych tutaj, którzy mają właśnie i adres, i numer telefonu, i dla Was mogą zamówić, Wy odbieracie, czy coś takiego, więc fajnie, jeśli macie tu kogoś na miejscu, a na przykład chcecie pojechać na urlop do Norwegii, zapakować się, wiecie, w Polsce w plecaczki i na przykład iść pod namioty w góry i wtedy wypożyczyć na przykład namiot, jakieś śpiwory, buty, garnuszki, takie, wiecie, te takie kuchnie polowe, bo wszystko jest dostępne tej placówce. Oczywiście też zależy w której, na przykład te, które mam tutaj najbliżej, a nawet troszkę dalej, bo tak patrzyłam na takie Oslo, Drammen, między tymi miastami jest 30-40 km różnicy i pomiędzy, w jakichś tam mniejszych miasteczkach, no to naprawdę sprzęt jest różnorodny i możecie go sprawdzać online, jak i właśnie w tych placówkach o nazwie Buła. Ja nigdy tam nie byłam, ale przeglądać na internecie przeglądałam już kilkanaście razy, bo na przykład jak moja siostra z dzieciakami chciała przyjechać, to chciałam wypożyczyć rower. Są również te takie, jak to się nazywa, taka jakby dorożka. Wiecie, że dzieci w niej siadają, z tyłu się podczepia do rowera. Taki, nie wiem, słowo mi uciekło. Ja mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Właśnie one też są tutaj dostępne, więc no fajna opcja, bo ja w domu, no ja nie mam dzieci. Nie mam takich sprzętów. Mam już trochę zabawek, no bo ostatnio przyjechałem, to załatwiłam. Ale jeśli chodzi właśnie o jakieś rowery i tak dalej, no to nic takiego nie mam. No właśnie z tej strony mogę wypożyczyć za friko. I tak sobie pomyślałam, że właśnie zabiorę Was do takiego miejsca, w którym sama nigdy też nie byłam. I zobaczymy, co tam jest ciekawego. Mam nadzieję, że będę mogła nagrywać w środku. Jak ktoś się będzie patrzył, to się zapytam, czy mogę nagrać to. Myślę, że pozwolą, bo czemu w sumie nie? Chociaż kto to wie? Kiedyś byłam w HM, chciałam sobie coś tam nagrać i pani powiedziała, że nie mogę nagrywać. Czemu? Nie mam pojęcia, zwłaszcza, że nie pokazywałam żadnych cen ani nic. No ale przechodzę tak bez żadnych pasów, niby nielegalnie, ale w Norwegii, jeśli nie stwarzacie zagrożenia, możecie przechodzić bez przejścia dla pieszych i policja nic Wam nie zrobi. W Norwegii dozwolone jest przechodzenie na czerwonym świetle, o ile nie utrudnia to ruchu kierowcom, nie stwarza zagrożenia. Ała, powiem Wam, ciężki ten telefon. W poniedziałek na szczęście powinnam już dostać nowego iPhone'a, bo w tym mi głośnik szwankuje, mam słuchawkę, bo czasami jak odbieram albo jak nagrywam, to słyszę taki pogłos. Też mi tam coś trzeszczy, więc najwyższa pora. Myślę, że zmiana telefonu co 3 lata to i tak jest ok. Jakbym go nie zmieniała dłużej, to też byłoby ok, ale jak ja ciągle tym telefonem nagrywam, to bateria też mi już tam padła, nie mam 80% żywotności mojej baterii już. Teraz ten głośnik. No więc najwyższa pora zmienić. A najgorsze jest to, że wiecie, nie pamiętam, za ile kupiłam ten telefon. Ale teraz dostanę może za niego 1/5, 1/6 cenę. Kiedyś mi się wydawało, że jak się sprzedawało telefony, to nie była aż taka straszna różnica w cenie. A teraz? Katastrof. Jak mogliście zauważyć, od razu poruszę ten temat. Mam krótkie włoski. Ja bardzo długo przedłużałam włosy. Praktycznie, no nie powiem, że 1/2 mojego życia, no bo raczej nie, 1/3 bardzo, bardziej albo takie 2/5. No, na pewno. I stwierdziłam, że dobra, koniec. Trzeba postawić na pielęgnację, wcierki i tak dalej, i tak dalej. I spróbować zawalczyć o te włosy.
Wiecie co, jak ja byłam w podstawówce, to ja miałam w miarę okej włosy, ale później tak zaczęły mi lecieć. Nie wiem, czy to razem z tym po prostu dorastanie, hormony i tak dalej. No, ale mam teraz takie nie dość, że delikatne te włoski, jeszcze ich jest malutko. No, ale trudno. Więc Dyson się sprawdzi, bo troszeczkę mi zadba o te włosy. Loki to teraz 2 minuty, wczoraj sobie tak wieczorem mówię, a spróbuję zrobić te loki. Tak, zaczęłam podkładać tego Dysona, zaczęło mi zwijać. I takie korkociągi śmieszne. No, mimo wszystko jestem zadowolona z Dysona, bo nie wiem ile czasu minęło, miesiąc, dwa od zakupu. I powiem wam, że nawet jeśli tylko suszarka by działała, bo wiecie, niektórzy mają taki typ włosa, że w ogóle się nie kręci, nie utrzymują się te loki. Nie, akurat się utrzymują, no to nawet dla samej suszarki bym go zostawiała, no bo jest naprawdę fajny. I te włosy są takie mięciutkie, no nie można narzekać. Ciężki ten telefon, muszę zmienić rękę. No więc takie kitusie tu sobie zrobiłam. Króciutkie. No ale. Tylko włosy. No chociaż lubię mieć, wiecie, przedłużone, bo one i zagęszczone są. A jednak. No, grube, gęste włosy. To zawsze grube, gęste włosy. No ale niestety. Albo istety. Zobaczymy, zobaczymy. Może się uda coś z tych moich włosków wykaraskać i będzie ich troszkę więcej. Chociaż już kiedyś chodziłam po dermatologach, po trychologa i tak dalej, jakieś tabletki, minoksidyle. Minoksidyl? To jest bardziej chyba dla facetów jakichś łysiejących. No nie wiem, no jakiś tam porost włosów stosowałam i czy ja wiem, czy był efekt. A jak przestawałam, to znowu leciały. No ale myślmy pozytywnie. Nie będzie gites. A jak nie będzie gites, no to i tak nie mam takiej tragedii. Nie takie włosy ludzie mają i muszą jakoś z tym żyć. Gdzie to jest? Już jestem chyba blisko. Wcześniej oczywiście poszłam w złą stronę. Ja mam słabą orientację w terenie. Chyba mała się zgubiłam na rynku. Od tego czasu wszyscy mi wypominają to. Ale to już były na szczęście czasy, gdzie były telefony. Miałam takiego Siemensa. Czarno-zielony ekran. Tata dzwonił do mnie, a ja oczywiście zamiast zieloną słuchawkę kliknęłam czerwoną. Zero na koncie, no bo wiecie, no. Kto będzie mi kartę kupował? To było bardziej, że mnie odbiera telefony i raz na ruski rok napisała SMS-a, jak miałam coś na tym koncie. Co się nie zdarzało często. No ale znowu zadzwonili się, znaleźliśmy jakoś. A to było tak, siostra poszła w prawo. Mama zresztą poszła w lewo. I ja najpierw chciałam iść w prawo, a potem uznałam, że jednak idę w lewo. I co? I nie było nikogo z prawej ani z lewej. I tak chodziłam po tym rynku i chodziłam. Na szczęście, właśnie tak jak powiedziałam, były telefony i się znaleźliśmy. Wytyfy, no gdzie to jest? Jak jechałam jakiś czas temu samochodem, właśnie przejeżdżałam, mówię, o, nie wiedziałam, że tutaj jest coś takiego. I wtedy sobie pomyślałam, że fajnie by było nagrać właśnie film o tym buła. Teraz chodzę, chodzę, krążę w koło i nie mogę znaleźć. Jakieś hospicjum za mną. Jest! Hospicje mnie prześladują. W ogóle śmieszna sytuacja. Chciałam sobie przed chwilą. Jakiś pan pracował w ogródku. W ogródku, no tam robił koparką jakąś tam dziury. Drążył. I nagle tak patrzy, patrzy, no tak machnąłem ręką, wiecie, no hej. To w Norwegii, jak ktoś na ciebie patrzy albo przychodzicie, nawet to się witacie, że hej, hej. I na razie. No i tak machnąłem ręką. Też mi odmachnął, wyłączył silnik, mówię, oho. O co chodzi? A to jakiś pan z Polski? Mówi, że nie cię kojarzę. A ja tak, o. Wszystko wysuszone? Ej. Pan się tam wita ze mnie, coś tam robi. Poznaję cię. Poznajesz mnie? Tak. O, nie gadam. Właśnie oglądał jakieś moje vlogi. Właśnie ten, co mówiłam, że zima przez pół roku, czy śnieg przez pół roku. Coś tam o Polakach. Mówił, że, no, że ogląda, ale nie systematycznie. To powiedziałam, żeby to nadrobił, żeby to nadrobił. Mam nadzieję, że nadrobi. Bardzo pana pozdrawiam. Nie zapytałam nawet o imię. Sorki. O, a co to jest grane? Bo widzę, że jest chyba zamknięte. Open the door, please. Closed. To jest dzwoneczek, co to nie? Może ktoś otworzy. Dobra, kończę nagrywanie. Bo mnie może nie wpuszczą. Tam znać ciemno. No właśnie, to światło się pali z tego, co widzę z
Spróbuję innymi drzwiami się dostać. Tam niby recepcja była. Szybka i wielka nazwa była. Ale jak się zobaczymy, zamknięte, otwarte. Zamknięte na cztery spuste. Tu też. Wiecie co? Powinno być od 16 do 19 otwarte, czy tam od 15. Wtedy trawą zobaczymy, może z tej strony z wejścia się tam dobiją. Ale myślę, że jest ciemno. O co to chodzi? To można przychodzić, czy nie można przychodzić? Ja to zachwalam, nie? Że można sprzęt wyłożyć i sobie tam piętno na cztery spuste. Żeby tylko nie wejść. Chyba, że to już może na środek nie pracuje. No, fu! Ale ogromna pęczyna. Fu! No ciemno. Pusto i ciemno. No to tyle z bloga. O, że... Daj! Akurat trafiłam do jakiegoś pana, który tu pracuje, ale widział, że zaglądam w okna i cisza, nic nie powiedział. Też się sam zapytałam. Ale spoko, widać, że coś tutaj działa. Teraz się będę pytać, o co tu chodzi. Mogę podobno tutaj wejść i coś nagrać. Zapytałam pani. Zobaczymy. Na wejściu małe hulajnogi. Kaski. Rowery, no zobaczcie jak super. O, i widać, że jakieś nowsze sprzęty też są. O, jakieś te skawki. Jak Dominik z Miłoszkiem przyjadą, to będzie super. O nie. Chyba będziemy szaleć w zimę. Ogólnie widzę, że jest mam tu poczekać i wtedy się wszystko załatwia, ale ja spytałam się, czy mogę nagrać filmik i pani powiedziała, nie ma problemu, trzeba sobie wejść i nagrywać, no więc w sumie nikogo tutaj nie ma, ja sobie podróżuję jak u siebie. Co my tu jeszcze mamy? Wędki, no nie gadaj. Narty, no masakra. Super, może jak ktoś trafi na ten filmik, to się ucieszy, bo nawet może o czymś takim nie słyszał. Od razu wam wstawię, gdzie w Norwegii możecie znaleźć właśnie te ośrodki, nie wiem jak to dokładnie nazwać. Może akurat niedaleko was jest. A jednak, wiecie, dzieci też rosną, narty trzeba wymieniać. A tutaj na bieżąco możecie wypożyczać. Ja wiem, że niektórzy wolą nowe, bo nowe i nowe. No ale... Ci, co wolą nowe, na pewno nie muszą się zastanawiać o wypożyczaniu, ale ja uważam, że jeśli jest taka opcja gdzieś wypożyczyć i zaoszczędzić na czymś, co w sumie do życia niezbędne nam nie jest, no to fajnie wypożyczyć sprzęt po prostu. Wędki. O, widzicie? Jak jedziecie po tur właśnie w góry, czy gdzieś na jakąś wycieczkę, wędrówkę. Jakieś paletki do badmintona, latarki. O, proszę, całe kuchenki. No naprawdę super opcja. Jedno hokeja. Kolejne pomieszczenie. Widzicie, tego naprawdę sporo jest. O, takie na śnieg. No naprawdę super. Jen. Ciekawe, czy też tyle tego sprzętu jest w sezonie, wiecie, jak jest zima, że naprawdę wypożyczają, czy po prostu jest taki ośrodek, gdzie można to zrobić, ale na przykład ludzie nie korzystają, nie wiadomo czemu. Pełno śpiworów. No tak jak oglądam na internecie, śpiwory, maty, namioty. Tutaj proszę, jakaś walizka na kółkach. Plecaki, no. Różne różności piłki do nie do rugby? Nie mam pojęcia.
Nie pamiętam, słowo mi uciekło, ale chyba rugby. To nawet nie wiem, co to jest. Do czego jest taki plecak? Pad? Chyba tak. No to już wiem, gdzie będę w zimę, w lato wypoczyć sprzęt. Co my tu jeszcze mamy? Ja tak sobie chodzę ku siebie i patrzę. Kółeczka do rolek. Jakieś rurki, nie wiem o co chodzi. O, proszę. Narty i do biegówek widziałam i te rolko narty. Tutaj w Norwegii bardzo popularne, że po prostu tak jakby narty na kółkach i sobie tym jeżdżą po chodnikach. Ja w Polsce się z tym nie spotkałam. Może w większych miastach jest to popularne, no ale tutaj naprawdę nie trzeba długo szukać, aby znaleźć kogoś, kto na takich właśnie rolko nartach sobie śmiga. Idziemy dalej. A to nawet krzesełko, tak? O co chodzi? Gizboard gratis. Gratis co macie? Jak to działa, to ja mogę od razu wziąć. Kiedyś miałam coś takiego, ale zostawiałam na poprzednim mieszkaniu. Ale wiecie, to chyba działa. To jest hamulec. Mamy tu coś jeszcze? Po jakimś czasie przyszła pani, która pozwoliła mi tu wejść i pokazała kolejne pomieszczenia, w których znajduje się sprzęt. Dopytałam ją, jakie są dostępne rozmiary, to mówiła, że nawet 47, 48 można tutaj znaleźć, więc jak najbardziej dorośli również znajdą coś dla siebie. Macie tam, tak jak widać, łyżwy, buty na jakieś górskie wędrówki, kalosze, to no naprawdę jest w czym wybierać. Rowery różnego typu, rickshaw, o której wspomniałam. Wśród rowerów możecie dostrzec biały, który jest elektryczny i czeka na naprawę. Wybór rowerów jest ogromny, od zwykłych miejskich, jak i rowery do robienia trików. Ja mam nadzieję, że wam się podobało, taka ciekawostka o Norwegii. Dajcie znać, czy właśnie w Polsce jest coś takiego, bo się nigdy nie interesowałam za bardzo. Też nawet nie kojarzę, no jedyne co, że w szkole jakaś świetlica. Ale czy można coś ze szkoły pożyczać, jakieś piłki czy coś? No wątpię, jakoś nie wydaje mi się. Myślę, że takie ciekawe i bardzo fajna inicjatywa. Same plusy. Tak samo zapytałam się, czy jeśli coś się uszkodzi, wiecie, pożyczycie rower, zepsujecie czy coś. Jak sytuacja wtedy wygląda, czy to trzeba naprawić, no bo na mój taki polski rozum, kurczę, pożyczyłeś, zepsułeś, no to musisz naprawić i wtedy oddać naprawione. Ale pani mówi, że taka dziewczyna w sumie, a nie pani, no ale że nie, że nic się nie dzieje, że oni wtedy sami to naprawiają i nie ma żadnego problemu. A, nie wiem, czy dobrą drogą. Zobaczymy. W sumie nie ma takiej złej pogody, też nie pada. Mogę sobie popodróżować troszkę. No. Na pewno źle idę. Zawracam. Coś mi ta droga w ogóle się z niczym nie kojarzy. No. Tak więc co, nie przedłużając. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy wiedzieliście o czymś takim, bo jest sporo osób, które właśnie w Norwegii mieszka i mnie obserwuje. Czy nie wiedzieliście i fajnie było się dowiedzieć. Mam nadzieję, że wam się film podobał. Zapraszam was na Instagram. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. I możecie też lajkować filmy, wiecie co? Ja się czasem tak dziwię, że taką te łapki w górę i że ktoś to klika, bo tak osobiście wam powiem, że jak ja czyjeś filmy oglądałam czy coś, miałam subskrypcję, no żeby być na bieżąco, ale żeby kliknąć łapkę w górę, no to rzadko mi się zdarzało. A ja widzę, że u mnie są osoby, które dają mi tą łapkę, to takie jest miłe, że nie wiem, że tak poświęcacie swój czas, żeby popatrzeć, co ja tu gadam, no to jeszcze i łapkę dacie, bo to takie jest, wiecie, zachęcające, jak ja widzę, no i łapki, ktoś wyczekuje na te filmy, czasami piszecie do mnie, kiedy kolejny film? Ja się będę starała w środę i w niedzielę wrzucać filmy, chociaż niedługo znowu mi się szykują jakieś wyjazdy. Więc wtedy raczej będzie mała przerwa, bo też nie chcę tak na siłę nic nagrywać, żeby mi to sprawiało po prostu przyjemność, a nie, że jakiś przymus czuję. Ostatnio ktoś nawet pod filmem jest taka opcja, że można coś tam wpłacić tym osobom, które coś tam wpłaciły mi na rozwój kanału. Bardzo dziękuję i doceniam, no bo wy sami musicie na swoje pieniądze ciężko pracować, a to, że chcecie się podzielić no, ze mną, i po prostu, żeby tak jakby docenić to, że nagrywam te filmy, że staram się znaleźć czas na to, no to jest naprawdę bardzo miłe i za to bardzo dziękuję. Tak więc nie przedłużając, bo jak zwykle się rozgaduję. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.
tak.